Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trysu52 i moi drodzy, witam was w 7 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, witam się z wami w innym miejscu niż ostatnio. Planowałam sobie poza odcinkiem rozwinąć postać Geralta, jeżeli tutaj chodzi o te mutacje. Natomiast nie udało mi się to, bo chciałam odblokować to, a niestety, żeby zrobić większy czerwony mutagen, potrzebujemy owoców psianki, które rosną tylko i wyłącznie w naszej winnicy Corvo Bianco. W związku z tym potrzebujemy, żeby iść do tej winnicy. W ogóle ja tutaj też mogę sobie wrzucić jakieś rzeczy, także moglibyśmy sobie tutaj coś dać. Na przykład to. I na przykład... co to jest? To może nie. Obrażenia w trakcie uników. Sparowane. Dobra, może to obrażenia w trakcie uników. Tu jeszcze coś mam. Spadek adrenaliny. To nie potrzebujemy tego. Ewentualnie szybkie ciosy. Dobra. To co? Myślę, że lecimy do Corvo Bianco. Ja dalej jeszcze mam katar, także mogę brzmieć troszeczkę jeszcze dziwnie. I co jakiś czas wiadomo. Muszę sobie robić przerwę na pozbycie się zalegających rzeczy w nosku. No niestety, tak bywa. Ale już jest mi lepiej. Już tylko katar tak naprawdę został. Także myślę, że jakoś sobie poradzę. I co? Robimy dzisiaj Corvo Bianco. Nie spodziewałam się. Miałam w planach całkiem inną rzecz. Natomiast no, zrobimy sobie Corvo Bianco, żeby tę psiankę zdobyć. Bo to się nam zdecydowanie przyda. Idź do Corvo Bianco. No jestem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Widzę, że już wszystko posprzątane. A my musimy wejść tutaj wyżej. I widzę, że mam tutaj też schowek. Także dobrze. Witam jaśnie pana. Nazywam się Barnaby Basil Folti. I z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Corvo Bianco. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Basili. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był katem? Nie, on nie. Ale jego pra-pra-pra-pradziadek owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem, ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i tę ziemię. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie, niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. Może zrobimy sobie mały tour de Corvo Bianco? Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Oto włości jaśnie pana w całej okazałości.
Sporo tego. W rzeczy samej. A teraz pokażę, jaśnie panu, kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Beauclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. No to ciekawie. Kurczę, fajnie to wygląda. To kwatery dla służby. Ten zielony dom zajmuję ja. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. No dobrze, to co dalej? Jakieś roślinki dla mnie? Baron Rossell kazał wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. Kurczę, w sumie fajnie. W dole przed nami widać winnicę. Rośnie tu szczep Carvaner. Jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce. Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. No dobrze, to chodźmy dalej. Nasze zadanie jest bardzo proste. Podążać za majordomusem. Nic więcej. No i wiadomo, zorientować ładna się. Ładna studnia. Tak, choć już dawno wyschła. A w czasach hucznych biesiad urządzanych przez pana Boliusa napełniano ją winem. Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił pana Boliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. A to ciekawa historia. Naprawdę. Ale tu jest pięknie. Tylko te fale na ekranie mnie denerwują. Żona pana Boliusa, Nina, miała tu ogród. Jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili dawną świetność. Znów posadzili tu zioła i inne rośliny. To bardzo dobry pomysł. Przyda mi się to jako Wiedźminowi. Jezu, te fale na ekranie. Dobra, powinno być już lepiej. Tu pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazyli. Dobra, to gdzie dalej idziemy? Chyba już powoli kończymy tą wycieczkę. Tak to przynajmniej wygląda. Nie mogę się doczekać, jak będziemy tutaj działać z winnicą już. No to chyba jeszcze dzisiaj damy radę. To miejsce pełniło rolę dodatkowej piwniczki na wino w czasach urodzin. Gdyby je trochę przerobić,
Nadałoby się na stajnie dla płotki. No w sumie faktycznie. Jeszcze chyba zejdziemy na dół. I co z tej roboty? Tu znajdują się piwnice. Za czasów pana Boliusa trzymano to wino. Jednak baron Rossell składował tu również paliwa. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Brooksą? Dziękuję, Barnabo Bazyni. Doceniam. No, dobra, to co? Już teraz chyba naprawdę wracamy. Zatoczyliśmy kółko. Jak pan widzi, fasada jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona. Ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. Proszę za to. Okej, czyli jeszcze wejdziemy sobie do środka. No w sumie logicznie to brzmi. No, jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypialnia. Na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Proszę wybaczyć śmiałość. Gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. No dobra. Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Renowacje w domu, wyposażenie podwórza, porozmawiajmy o czymś innym, ciekawe. A co jest tutaj? Wiesz, rozmyśliłem się. Nie. A, dobra, okej, to jest w ten sposób. Chętnie odpowiem na każdy. Dobra, to co? To jeszcze raz i może tak, zacznijmy od renowacji domu. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz. Za pozwoleniem. A może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rumpali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. Dobra. Zdaje się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencję admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już 2 dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Skoro mam teraz takie pokaźne podwórze, może dałoby się uczynić je trochę bardziej użytecznym. Och, tak, tak, koniecznie. Mniemam, że w związku z fachem jaśnie pana przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. Dobra. Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rompali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stoły płatnerskie po tej stronie Jarugi. Natychmiast się tym zajmę. Dobrze. Zamów taki stół. Natychmiast. Według mnie sprowadzenie go tu zajmie najwyżej 1 dzień.
Czy życzy pan sobie coś jeszcze? W moim fachu miecze szybko się zużywają. Przydałaby mi się profesjonalna ostrzałka. Jak najbardziej. Nie sądzę, by ktoś uznał to za zbytnią ekstrawagancję. W takim razie kup, proszę, przyzwoity egzemplarz i każ wstawić na podwórze. Oczywiście. Zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej porze jaśnie pan będzie mógł ją przetestować. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Dobra, na razie to tyle. To na razie wszystko. Dziękuję. Poczekaj 3 dni. 1 dzień, 1 dzień. Dobra, to co, może wyjdziemy stąd i spróbujemy faktycznie poczekać, tędy się nie wychodzi. Lol, dobra. Tędy się wychodzi. To co, myślę, że przemedytujemy się w takim razie. Najpierw dobę. Dzisiaj sobie poświęcimy cały dzień typowo na takie rzeczy związane z winnicą. Cały dzień, tak powiedziałam, cały odcinek. Dobra, medytujemy dalej. Sprawdzimy od razu wszystko razem. Dobra, i zaraz jeszcze się przemedytujemy te 4 godzinki około. I powinno wystarczyć. No, no, od razu lepiej. To wygląda z zewnątrz, a ciekawe jak środek. O mój... Wow, ale to wygląda super. No, majordomusia, jestem w szoku. Stojaki na zbroję. Jak idą prace renowacyjne, Barnabo Bazyni? Och, doskonale. Ukończyliśmy remont generalny. Pozwoliłem sobie też wstawić po 2 wieszaki na broń i pancerze. Gdyby jaśnie pan zechciał jakoweś wyeksponować. Jest też kilka miejsc na nowe obrazy. Ponadto robotnicy uprzątając piwnicę natknęli się na coś zgoła osobliwego. Mam wrażenie, że jaśnie pan powinien to zobaczyć. Okej. Skoro tak mówisz, pójdę sprawdzić, co to takiego. Przeszukaj piwnicę. Hej, to jest ciekawe. Ciekawe, co możemy tam na dole znaleźć. Ciekawe. Co chyba jest za tą ścianą? O, proszę bardzo. Laboratorium. Widać, musiał tu też kiedyś mieszkać jakiś alchemik. List Juliusa Bangawine. Nie, Bangawche. Dla osoby, która odnajdzie ten list, nazywam się Julius i kiedy czytasz te słowa, ja zapewne już dawno nie żyję. Z powodu pochodzenia i konsekcji rodzinnych zostałem wysłany do nauki do Banart, słynnej szkoły dla czarodziejów, jednak nigdy jej nie ukończyłem, gdyż przez całe życie mocniej niż magia pociągała mnie organiczna alchemia. To jej wspaniałej nauce poświęciłem swoje najpiękniejsze lata, a stół, obok którego zapewne właśnie stoisz, jest owocem mojej pracy. Jeśli jesteś osobą, która podobnie jak ja ukochała sobie alchemię, mniemam, iż będziesz uradowany tym znaleziskiem. Jeśli jednak owa cudowna nauka jest ci obca, radzę uczciwie, oddal się i zostaw stół oraz ten list w spokoju. Zajmowanie się alchemią przez amatora grozić może kalectwem i śmiercią. Jeżeli nie porzuciłeś tego listu po ostatnim akapicie, mniemam, że alchemia nie jest ci obca, zatem pozwól, że wyjawię ci w kilku słowach, na czym polega fenomen zaprojektowanego przeze mnie stołu. Otóż nie wdając się w zbędne szczegóły, odkryłem formułę i stworzyłem narzędzia pozwalające na transmutację mutagenów od potworzych na zwykłe. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale dowiodłem z całą pewnością, że jest możliwe. Zasada transmutacji jest prosta. Wystarczy użyć stołu, który zaprojektowałem. Jako znawca arkanów sztuki alchemicznej na pewno będziesz wiedział, jak to uczynić. Jeśli zaś jesteś zwykłym amatorem, przypadkową osobą, która zabłąkała się w to zapomniane miejsce, brak wiedzy ustrzeże cię przed zrobieniem sobie krzywdy.
Nurtuje cię zapewne pytanie, dlaczego ukryłem przed światem mój wynalazek, dlaczego nie rozpowszechniłem tej formuły. Cóż, powiedzmy, że zawsze byłem nieco ekscentryczny i zawsze wierzyłem, że to ślepy los, a nie ludzie sami w sobie determinują swoje przeznaczenie. Poza tym nie doczekałem się potomków, a nie chcę powierzyć mego dzieła byle komu. Dlatego doszedłem do wniosku, że ukrycie mego stołu będzie najlepszym wyjściem, a resztę załatwi za mnie los i o ile moja teoria jest prawdziwa, sprowadzi tu kogoś, kto nie tylko będzie umiał użyć mojego wynalazku, ale kogo sprawi on radość i pożytek. Czy mam rację? Czas pokaże. Korzystaj mądrze z mego daru i bądź zdrowy. Ale zajebiste. Ej, to mi się przyda. Te wszystkie czerwone to my tak naprawdę możemy teraz porozkładać. Te mniejsze. I dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić mutageny z tego. W sumie spoko. Może nawet nie będę potrzebowała tych roślin. Bo prawda jest taka, że te mutageny to mi się nie przydadzą do niczego już. Bo odwary żeśmy zrobili w większości. Więc... W ogóle większość to mam, widzę, że z wiwerny, te czerwone. Także ja sobie je wszystkie rozbiorę. I zobaczymy, ile potem zrobimy z tego mutagenów. Spoko w sumie. Dobra, to teraz jeszcze sprawdzimy sobie w alchemii. Czerwone mutageny. Zobaczymy, ile uda mi się z tego zrobić. Także no. Okej, i teraz mniejszych już nie zrobię. A ile większych zrobimy? Ja potrzebuję bodajże 2 albo 3 właśnie. Dobra, i teraz możemy sobie zrobić to, czego potrzebowałam. Czyli możemy zgłębić tą mutację. Tu jeszcze coś jest ciekawego. Ale to mi niepotrzebne. I tą sobie aktywujemy. I dzięki temu możemy sobie mieszać, dlatego byśmy może wzięli to, byśmy stąd wyrzucili i byśmy sobie dali coś do znaków. Znak art, akcji. Coś ciekawego. To jest w sumie spoko. Możemy sobie to całe wykupić. I wrzucić tutaj. No i dobra. To co, wracamy do mojego Rodomusa i zobaczymy, co dalej możemy tutaj zrobić. Jeszcze z tą naszą winnicą. Wiesz coś o laboratorium w piwnicy? Któryś z poprzednich właścicieli interesował się może alchemią? Laboratorium? Alchemia? Nic mi o tym nie wiadomo. Ale tuszę, że dla Wiedźmina to może być ciekawe znalezisko. Rzeczywiście, jest. Było zamurowane, a wyposażenie jest dość wiekowe, więc pewnie należało do kogoś, kto zajmował Corvo Bianco, zanim zacząłeś tu pracować. Ale ten ktoś bez wątpienia znał się na rzeczy. Są tam menzurki i kolby ze smoczego szkła, destylatory, sublimatory, węgrometry. Jaśnie pan wybaczy, ale kompletnie na tym się nie znam. Chodzi po prostu o to, że ten sprzęt to prawdziwe cacko. Wybitne dzieło alchemicznego rzemiosła. Jeśli miałbym porównać wytwarzanie mikstur w tym laboratorium albo nad ogniskiem, to nie ma porównania. A zatem jestem jeszcze bardziej kontent, że jaśnie pan go odkrył. O, możemy z nim zagrać w Gwinta. Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? Obiema rzeczami. Te renowacje zaczęły mnie wciągać.
Może byśmy coś jeszcze ulepszyli. Ależ jak najbardziej, doskonały pomysł. Teraz, kiedy jesteśmy po remoncie generalnym, może warto zająć się obejściem. Odnowić stajnię, przywrócić do świetności dawny ogród żony pana Boliusa. Dobra, najpierw ogród. Wiesz, czasem zdarza się, że potrzebuję na eliksir ziół, które nie rosną nigdzie w okolicy. Och, to przecież stary ogród pani Niny, żony pana Boliusa, doskonale nadaje się, by hodować w nim zioła. Jest tam dość miejsca, nawet by zasadzić krzewy. No to dajemy to. Dobry pomysł, Barnabo Bazyli. Hodowla rzadkich ziół oszczędzi mi całych godzin żmudnych poszukiwań. To koncepcja jaśnie pana. Ja jestem tylko skromnym wykonawcą woli. Myślę, że za 2 dni powinniśmy móc posiać pierwsze zioła. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Widziałeś płotkę mojego konia. Wiele razem przeszliśmy i skoro ja mam wreszcie porządny dom, to ona też powinna. O, porządna stajnia świadczy o właścicielu. Proszę tylko o sygnał, a od razu każę rozpocząć prace renowacyjne. Dla mojej płotki wszystko. Każ wyremontować stajnię. Natychmiast biorę się do dzieła. Sprowadzenie robotników i cały remont zajmie pewnie ze 2 dni. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Mam wrażenie, że gdyby trochę tu zainwestować, dom byłby bardziej funkcjonalny. Rzeczywiście, warto pójść za ciosem. Teraz, gdy ukończyliśmy generalny remont, możemy pomyśleć choćby o nowym łóżku czy dodatkowych stojakach na broń i zbroję. Z kolei pokój gościnny wiele by zyskał, gdyby wstawić tam nowe meble i odmalować ściany. Dobra, czyli robimy od razu wszystko. Zastanawiam się nad pokojem gościnnym. Niby nie spodziewam się tu gości, ale... Och, to wszakże nie ma znaczenia. Pokój gościnny powinien być w każdym szanującym się domu. A nuż ktoś jednak zechce jaśnie pana odwiedzić? Dobra. Tak. Im szybciej się za to weźmiemy, tym lepiej. Od razu poznać człowieka czynu. Zajmę się tym osobiście. Moim zdaniem za 2 dni pokój powinien być gotowy. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Zastanawiam się nad kupieniem sobie wygodnego łóżka. Doskonała koncepcja. W pańskim zawodzie odpoczynek to kwestia niezwykle ważna. Proszę powiedzieć słowo, a zamówię łoże z pracowni, w której zaopatruje się dwór. Dobrze, zamów to łoże. Należy mi się chyba na stare lata. W rzeczy samej. Zaraz wyślę posłańca. Jutro o tej porze łóżko będzie na miejscu. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Przydałby mi się dodatkowy stojak na broń. Mam kilka ciekawych egzemplarzy, które chciałbym wyeksponować. Znam w mieście pracownię stolarską, w której ze zwykłego drewna są w stanie wyczarować prawdziwe cuda. Wystarczy jedno pańskie słowo. Dobrze. Zamów ten stojak. Oczywiście natychmiast. Myślę, że sprowadzenie go tutaj zajmie najwyżej 1 dzień. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Czasem przywożę z wypraw ręcznie robione, pięknie zdobione pancerze. Część z nich ładnie by się prezentowała w tych wnętrzach. Zgadzam się. Nadałyby im nieco wiedźmińskiego charakteru. Czy mam zamówić odpowiednie stojaki? Tak. Tylko postaraj się, proszę, żeby starannie je wykonano. Naturalnie. Ma się rozumieć, nie ma nic gorszego niż piękna zbroja na byle jakim brzydkim stojaku. Dołożę wszelkich starań, aby jutro o tej porze były już w Corvo Bianco. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? No i dobra, na razie to tyle. Na razie wszystko. Dziękuję. No i znowu musimy poczekać. Tym razem 2 dni z tego co... O Boże, zużyłam jaskółkę. O Jezu, znowu zużyłam. Nie chciałam tego, no. Dobra.
A i tak się przemedytujemy, więc ona mi się odnowi. Dobra, 2 dni będziemy medytować. Nie ma problemu. Nie wiem, czy to już nie będą ostatnie ulepszenia tutaj w Corvo Bianco. Zobaczymy zresztą. No ale dzisiaj to był mój cel, także mamy to. I teraz możemy już zakończyć chyba to zadanie, bo nie wiem, czy coś jeszcze nas tutaj będzie czekało. Nawet jeżeli to no, zrobimy do końca wszystko. Jak idą prace renowacyjne? Z radością pragnę zawiadomić, że prace zostały ukończone. Teraz jaśnie pan może w pełni cieszyć się dobrodziejstwami winnicy. Jaśnie pan wybaczy śmiałość, ale pomyślałem, że skoro zakończyliśmy wszystkie prace w Corvo Bianco, a posiadłość wygląda piękniej niż kiedykolwiek, przyjemnie byłoby to uczcić. Pewnie. Czemu nie? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jakim cudem przetrwało, ale skoro już je mamy, dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina, ktoś zorientował się, że coś jest nie tak i zaczęto gasić. Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazylii, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować? W tej chwili jest to niestety niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydawać owoce. I mieć nadzieję, że nie dopadnie ich zaraza. Szkoda by było, naprawdę szkoda, bo doskonałe to Sepremento. Prawda? Pozwolę sobie uzupełnić jaśnie panu kielich. O. Dziękuję. No i pięknie, udało nam się chyba zakończyć zadanie. Tak jest, jak najbardziej. Corvo Bianco. Wejdziemy sobie jeszcze do środka i obczajmy, co tutaj w ogóle jest. Tu jest biblioteczka i tutaj chyba mogę odkładać książki albo je zabierać. Tak, tutaj mamy miejsce z notatkami ogólnie, także w sumie spoko rzecz. Postaw statuetkę. Dobra, tutaj możemy coś postawić, obraz, mamy schowek, mamy łóżko. Czy ja mogę się tak po prostu na nim położyć? No jej, jak najbardziej. Poziom łóżka królewskie. Czas trwa... Jezu! Ale super, nie? Fajnie. Dobra, na razie nie będziemy spać. Chciałam tylko zerknąć, co tutaj jest. Przejdziemy się teraz jeszcze po tej winnicy właśnie zobaczyć i za jakiś czas będę chciała ją na pewno ustroić. Tutaj możemy właśnie miecze powiesić, obrazy. Tutaj jest kuchnia z tego, co widać. I tutaj jest na razie pusto. Na razie. Potem się dowiecie dlaczego, z czasem. Tutaj jest taki jakby jadalnia, tutaj mamy dalej rzeczy. I sprawdźmy jeszcze ten pokój gościnny. Jest tutaj, jest łóżko. Możemy powiesić obraz. Są nawet 2 łóżka, więc na spokojnie 2 osoby mogą spać. Nie no, w porządku. Podoba mi się w sumie. W ogóle też noszę tą zbroję z turnieju rycerskiego, bo jest lepsza o 5. Także to jest ciekawe. I jeszcze byśmy sobie mogli zerknąć tutaj na nasze nowe rzeczy. Czyli tutaj mamy warsztaty do broni i do pancerza. Tutaj jest stajnia dla płotki.
No na to by wychodziło. Jeszcze byśmy sobie mogli zerknąć na ogródek. Widzę, że już zaczęło coś tutaj rosnąć. Kwiat. Dobra, dobra. Spoko. A czy tutaj mamy jakieś kwiaty w tym miejscu? Mamy kolejne rośliny. O, są owoce psianki. Chociaż już teraz mi się raczej nie przydadzą, ale no zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, widzę, że dzisiaj nam bardzo sprawnie poszło. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film, bo widzę, że już tutaj aplikacja Xboxa ma jakiś problem ze sobą dzisiaj cały dzień. Lecę montować dla Was ten film i słyszymy się w kolejnym. Cześć!